Cześć, tu Radek Pogoda z bloga radekpogoda.pl. Po bardzo, bardzo, bardzo długiej przerwie, ponad półtorej rocznej, cieszę się, że znowu w moim życiu pojawiło się na tyle dużo czasu i na tyle ciekawych, nowych rzeczy, którymi chętnie się będę z Wami dzielił. W czasie, kiedy mnie nie było, kiedy w moim życiu zmieniała się i branża, w której dzisiaj funkcjonuję, i miasto, w którym mieszkam, i wiele, wiele innych rzeczy dookoła, całe szczęście byliście Wy. Całe szczęście Wasze komentarze pod filmami na YouTubie, Wasze komentarze w mediach społecznościowych, wiadomości prywatne, które wysyłacie mi czy przez LinkedIna, czy przez YouTube'a, docierały do mnie cały czas. Facebook oczywiście też funkcjonował. I to było coś, co sprawiało, że wiedziałem, że mimo zmian w moim funkcjonowaniu, mimo zmian w moim życiu, mimo zmian w tym, co na co dzień robię, czym na co dzień się zajmuję, będę chciał jak najszybciej wrócić do Was, wrócić do grona ludzi, którzy te materiały, które prezentuję, oglądają. Z wielu Waszych komentarzy wiem też, że korzystacie z tej wiedzy, że wykorzystujecie ją w codziennym swoim życiu, w swojej codziennej pracy handlowca. W czasie, kiedy mnie nie było, też nastąpiło kilka rzeczy jakby w mojej własnej głowie. Przyjrzałem się materiałom, które publikowałem dla Was w zeszłym roku, przyjrzałem się tym materiałom ponad 60, które zostały przygotowane w ramach jakiegoś zupełnie zwariowanego zakładu koleżeńskiego. Przyjrzałem się komentarzom, przyjrzałem się informacjom, przyjrzałem się temu, co wywołuje u Was jakby największe zainteresowanie, co generują w Waszych głowach te najczęściej pojawiające się żaróweczki, jak w starych polskich kreskówkach, przypominające dobre pomysły. I stwierdziłem, że zmienię trochę formułę, to znaczy, że dopasuję bardziej sposób, w jaki te filmy nagrywam, sposób, w jaki te filmy przygotowuję dla Was, do Waszych poszczególnych potrzeb. Te zmiany będą miały tak naprawdę 3-4 poziomy. Pierwszym z nich będzie rozbicie materiałów przeznaczonych dla handlowców, dla ludzi, którzy na co dzień pracują z telefonem, na spotkaniach, którzy jeżdżą po Polsce, którzy spotykają się z klientami w ich firmach, w ich siedzibach, ale również tych handlowców, którzy siedzą w biurze, którzy odbierają telefony, pracują w ramach różnego rodzaju kombinacji kontaktu elektronicznego z kontaktem telefonicznym czy osobistym z ludźmi, którzy wchodzą do Waszego salonu. Te materiały dla handlowców rozdzielę od materiałów przeznaczonych dla ludzi, którzy zajmują się zarządzaniem sprzedażą. Szefowie sprzedaży, dyrektorowie handlowi, dyrektorowie sprzedaży, niezależnie od tego, jak Wasza funkcja, jak Wasze stanowisko się na dzień dzisiejszy nazywa, jak w Waszej firmie, w ramach Waszej firmy funkcjonujecie, dla Was troszeczkę inna tematyka będzie interesująca, bo o ile dla handlowca istotne są te narzędzia, te codzienne umiejętności, te rzeczy, które na co dzień wykonuje, aby swoją sprzedaż wykonać, aby swój plan sprzedaży czy swój target zrealizować, tak dla szefa sprzedaży istotniejsze jest dużo bardziej to, jak pracuje się z ludźmi, jak pracuje się z handlowcami, w jaki sposób komunikować się wewnątrz firmy z działem produkcji, z działem dostaw, z ludźmi, którzy wykonują dla Was Wasze produkty czy usługi. Te rzeczy związane z zarządzaniem tak zwanymi umiejętnościami miękkimi, rzeczy związane z administrowaniem, z funkcjonowaniem na pozycji szefa sprzedaży są bardzo często najtrudniejszym elementem awansu. Będziemy o tym mówić. Będziemy osobno mówić o rzeczach, które są związane z pracą handlowca i osobno o tych, które związane są z pracą szefa sprzedaży, dyrektora handlowego czy kogokolwiek, kto faktycznie grupą handlowców czy procesem sprzedaży w całości zarządza. Drugą zmianą będzie to, że będę starał się nawet w tytułach tych filmów skupiać bardzo mocno na narzędziach. Bardzo wielu z Was bardzo spodobały się filmy, które mówią wprost o pewnych technikach. Technika 20 razy nie, technika 3 razy 5 telefonów. Te wszystkie rzeczy, które ja z mojego doświadczenia, z doświadczenia moich klientów, ludzi, których spotkałem na szkoleniach, wyniosłem, bardzo często pojawiają się na szczycie tak naprawdę Waszych oczekiwań. Chcielibyście więcej trików, chcielibyście więcej takich małych, drobnych, technicznych rozwiązań, które sprawiają, że Wasza praca codzienna, że Wasz codzienny trud handlowy jest po prostu lepszy, że jest to sprawniej, szybciej, idzie to łatwiej, jest Wam lepiej, że to wszystko dobrze funkcjonuje. Tych materiałów związanych z narzędziami, z taką częścią techniczną, z częścią rozwiązań praktycznych, które można tu i teraz natychmiast po obejrzeniu tego 5, 6, 10-minutowego filmu zastosować, będzie ich na pewno dużo. Ja starał się Wam tej techniki w jakiś sposób systematyzować, może nie w tempie nagrywania, bo bardzo często u mnie moja zwariowana natura podpowiada co dzisiaj, co jutro, co za tydzień, ale na pewno będę starał się później już w trakcie obróbki, czy na blogu, czy na kanale YouTube'owym rozbijać te rzeczy, pokazywać osobno narzędzia, a osobno rzeczy związane ze strategią, związane z nastawieniem, ze z tą pracą, nazwijmy to umysłową, mniej techniczną, bardziej na poziomie mentalnym. Narzędzia, rozdział między handlowiec i szef sprzedaży to te dwie pierwsze zmiany. Rzeczą trzecią będą umiejętności. Bardzo często ciężko jest nam rozróżnić, czym jest pewien trik, pewne narzędzie, pewien sposób, w jaki funkcjonujemy, od takiej umiejętności, od czegoś, co ja jako Jan Kowalski, Krzysztof Malinowski czy Anna Kopiela, czego muszę się nauczyć, jakiej umiejętności, jakiej zdolności muszę nagle nabrać, żeby w mojej pracy, pracy handlowca, szefa sprzedaży, dyrektora handlowego czy właściciela jakiejś firmy małej czy dużej, żeby tą pracę wykonywać lepiej. Jak zmienić swoje nastawienie, jak zmienić to, jak uzwojone są nasze głowy, w jaki sposób wpłynąć na sposób, w jaki funkcjonujemy.
Ta czwarta rzecz, te rzeczy związane z umiejętnościami, z tym, co na bazie talentu czy ciężkiej pracy możecie wykształcić, będzie bardzo ważna, ponieważ to jest to, czego ja tak naprawdę od lat uczę, żeby wykorzystywać to, co w was siedzi, dokładać do tego wiedzę, dokładać do tego umiejętności i dopiero na końcu narzędzia do tego, żeby zwiększać wasze wyniki, żeby poprawiać skuteczność waszej pracy. Ostatnia rzecz to proces. Proces sprzedaży, coś, co wydaje się nudne, co wydaje się przegadane, co wydaje się niepotrzebnie sztywne, niepotrzebnie krępujące handlowca. Tak naprawdę proces sprzedaży, jeśli jest dobrze zaplanowany, jeżeli w całym waszym planie marketingowym, w całym sposobie, w jakim wasza firma komunikuje się z rynkiem, komunikuje się z potencjalnymi klientami, czy z klientami, których już macie w swoim portfolio, którzy już od dawna korzystają z waszych produktów czy usług, ten proces sprzedaży bardzo często jest albo drogą do dramatycznego powiększenia sukcesu waszych działań, albo przeszkodą, którą jako pierwszą należy pokonać, przeszkodą, którą jako pierwszą należy naprawić. Bardzo mi zależy na tym, aby te jakby poszczególne klocki, poszczególne elementy procesu sprzedaży, a więc nastawienie, wasze umiejętności, sposób, w jaki przygotowujecie się do pracy, a potem narzędzia, sposób komunikowania się z klientami, sposób, w jaki prowadzicie rozmowy, w jaki piszecie maile, w jaki przygotowujecie oferty, jak komunikujecie cenę, jak prowadzicie negocjacje, czyli te całe elementy związane tak naprawdę z uzupełnieniem waszego codziennego dnia, waszego, każdego z waszych procesów sprzedaży, żeby te wszystkie elementy były wkładane do czegoś, co ja nazywam procesem sprzedaży, żeby były pewnym racjonalnym, sensownym i przewidywalnym, dającym się zaplanować procesem, dającym się zaplanować sposobem na to, aby od pierwszego momentu wymyślenia sobie danej grupy klientów, przez pozyskanie ich do bazy danych, pierwszy kontakt, pierwszą ofertę, negocjacje, zamknięcie sprzedaży, prośby o polecenia i jakby budowy tego wszystkiego, co po sprzedaży się dzieje, żeby to wszystko było dla was jednym procesem. I co rzecz najważniejsza, aby ten proces raz zaczęty nigdy się nie kończył. Aby ten proces, który zaczynacie od znalezienia czy wymyślenia sobie grupy klientowskiej, nie kończył się na etapie wybrania produktu, wysłania mu paczki czy wydania jakiegoś przedmiotu, który jest w tym momencie podmiotem jakby waszego działania, ale żeby wtedy on się tak naprawdę od nowa zaczynał. Aby wasze polecenia, aby wasi klienci, aby ludzie, którzy już dziś korzystają z waszych usług, dawali wam nowe tematy, dawali nam nowe kierunki, dawali wam nowe osoby czy firmy, do których możecie się skierować z ofertą na kolejną sprzedaż. Dopiero w ten sposób, zamykając wasze umiejętności, nastawienie, narzędzia, waszą psychikę, wasz talent, wasz język, wasze gesty, to wszystko, co składa się na świetnego handlowca, dopiero wkładając to wszystko w pewien proces, który kręci się jak wielkie koło zamachowe i każdą następną sprzedażą uruchamia coraz większą falę, coraz większą lawinę kolejnych tematów, dopiero wtedy wasza firma, wasza praca, zadowolenie z waszego codziennego dnia będą naprawdę dobre. Będziemy się tym wszystkim zajmować w takcie też troszeczkę innym niż do tej pory. Ze względu na nasz wariacki zeszłoroczny zakład, ja codziennie publikowałem firmę. Wielu z was, szczególnie tych, którzy znają mnie już dłużej, mówiło jasno: stary, za dużo. Nie jesteśmy w stanie tego oglądać i przede wszystkim nikt nie jest w stanie wykorzystywać tej wiedzy na bieżąco, bo jest tego po prostu za dużo. Ty strzelasz od prawej do lewej, wdajesz różne pomysły i tak dalej, a tymczasem, żeby jakiejś techniki, jakiegoś narzędzia, jakiegoś rozwiązania się naprawdę nauczyć, trzeba je najpierw poznać, potem zrozumieć, wdrożyć w swoim życiu, wprowadzić je jakby właśnie w swój proces sprzedaży, korzystać przez kilka dni i dopiero wtedy tak naprawdę zobaczyć, czy w moim wydaniu, czy z moim charakterem, czy w zestawieniu z moim biznesem, produktem, usługą będzie ta technika, będzie to rozwiązanie działało. Dlatego filmy będą powstawały na pewno regularnie, ale nie powiem wam, czy to będzie codziennie, czy co 2, czy co 3 dni. Zobaczymy, jak bardzo ten proces się rozwinie. I rzecz ostatnia, o którą bardzo często prosiliście. Do filmów będę wam też zawsze dawał informacje dotyczące sposobu wdrożenia tego danego elementu, danej techniki w życie. Czyli to, co mamy na wideo, pojawi się zarówno w formie MP3, którą można posłuchać podczas spaceru z psem, podczas joggingu, podczas, nie wiem, jakiegokolwiek innego wolnego czasu. Dla mnie, jako osoby, która dużo jeździ samochodem, choćby w samochodzie. Ale oprócz tej MP3, oprócz tego materiału nagranego w formie audio, będę też miał dla was przygotowywane do tych tematów, które tego wymagają, checklisty, różnego rodzaju PDF-owe informacje, które na jednej, dwóch stronach pokażą wam sposób, w jaki się tej techniki najlepiej nauczyć. No i jakby idąc za ciosem, bardzo wielu z was pytało, gdzie możemy się spotkać osobiście, kiedy możemy się zobaczyć, czy będę organizował szkolenia, czy będzie szansa porozmawiania w czasie jakichś warsztatów, czy jakiegoś zupełnie luźnego spotkania przy kawie, piwie, co kto woli, na temat tego, jak ja mam lepiej dzwonić, co ja mam lepiej robić i tak dalej. To wszystko też się pojawi. Moja dzisiejsza praca jest bardzo wymagająca, ale przez to, że funkcjonuję raczej sam, ponieważ moja rodzina została we Wrocławiu, ja dziś jestem na co dzień w Warszawie. Tymczasem popołudniowym, tymczasem wieczornym dysponuję dzisiaj dużo swobodniej, bo nie czarujmy się, moje obowiązki rodzinne zostały w domu razem z żoną.
Na pewno tego czasu więcej wykroję, na pewno będzie okazja na to, żebyśmy mogli się pospotykać na poziomie warsztatowym, na poziomie szkoleń, na pewno będziemy mogli się też spotkać po prostu przy jakiejś okazji gdzieś w pizzerii czy przy piwie i porozmawiać tą naszą relację do tej pory jednostronną, kiedy to ja mówiłem, a wy co najwyżej mogliście odpisywać, tą relację zacieśnić, tą relację rozbudować i tak naprawdę zacząć między sobą się informacjami wymieniać. Wszystkie te zmiany będą wprowadzane w ciągu najbliższych tygodni. Nie zamierzam tym razem po 60 dniach rzucić rękawicy i przestać nadawać, bo to nie jest rozwiązanie. Bardzo wiele Waszych komentarzy, bardzo wiele Waszych maili, wiele Waszych zaczepek, informacji, czy przez LinkedIna, czy przez Facebooka, czy przez bloga, naprawdę sprawiło, że wiem, że warto cały czas ten kanał prowadzić, cały czas ten kanał rozbudowywać. To, co się na pewno nie zmieni. Nie zmieni się to, że nie będziemy gadać o teorii, będziemy gadać tylko o rzeczach, które są praktyczne, które dają się wykorzystać w Polsce, na naszym rynku, ale rzeczach, które tak naprawdę w dużym stopniu są uniwersalne. Nie jestem fanem pomysłów pod tytułem biorę coś ze Stanów, tłumaczę z angielskiego i próbuję Wam to wciskać do ucha, bo mamy inną mentalność, nasz rynek ma inną zasobność, nasi klienci mają inne pieniądze, ceny w naszym kraju w relacji do zarobków mają zupełnie inny poziom niż choćby za naszą zachodnią granicą. Dlatego wszystko, o czym będziemy tu mówić, wszystko, co będzie dotyczyło propozycji czy informacji, które chcę Wam udzielać, będzie zawsze związane z realiami polskiego rynku. Ze sposobem, w jaki nasi klienci reagują na telefony, ze sposobem, w jaki nasi klienci i polskie przepisy regulują komunikację mailingową, wszystkimi rzeczami, które wiążą się z tym, co tu i teraz, dziś można wziąć w ręce i wykorzystać w swojej pracy. Od następnego dnia, od rana. Liczę na to, że będziemy widzieli się coraz częściej. Ja na pewno ze swojej strony dołożę wszelkich starań, żeby było po co tu przychodzić. Liczę na to, że będę miał od Was sporo informacji, sporo sugestii, co Was interesuje, co Was boli, jaki kawałek tego procesu sprzedaży, jaki kawałek Waszego handlowego życia na dziś, tu i teraz sprawia Wam największy kłopot, co chcielibyście poprawić, na co mam być lekarstwem. Ja ze swojego ponad 20-letniego doświadczenia i doświadczenia wielu ludzi, których spotkałem podczas szkoleń, konferencji w najróżniejszych miejscach, na pewno będę starał się na te pytania odpowiedzieć. Nie jestem ideałem, nie jestem guru, nie jestem nikim, kto wylądował tu z Marsa i zna wszelkie odpowiedzi, więc myślę, że w wielu przypadkach będziemy też zapraszali do tych filmów czy do różnego rodzaju innych materiałów ludzi, którzy w innych branżach, którzy w innym zakresie zajmują się sprzedażą. Bo bardzo często coś, co działa w e-commerce, w sprzedaży internetowej, nie jest wykorzystywane przez ludzi, którzy sprzedają kwiaty w kwiaciarni, ziemniaki na targowisku czy samochody. Bardzo często to, z czego korzystają ludzie sprzedający wielkie inwestycje, statki, samoloty, nieruchomości, czy tak jak ja przez ostatnie lata lokomotywy, te rzeczy nie są wykorzystywane przez gości, którzy handlują temperówkami z Chin, które kosztują 2 centy za tuzin. A bardzo często te rozwiązania dają się pięknie przekładać z jednego rynku na drugie. A co ciekawe, wiele z nich, przez to, że nie jest stosowane tradycyjnie w Waszej branży, może być dla Waszego klienta nowością, odkryciem, może sprawić, że to właśnie Wy, właśnie Wasza oferta, właśnie Wasze nazwisko wypłynie mu w masie jakiejś tam komunikacji marketingowej, bo będzie czymś nowym, czymś innym, czymś nietypowym. Co więcej, mój blog chwilowo jest zadżumiony, nie wiadomo dlaczego nie działa, ale póki co na stronie radosławpogoda.pl niewiele się będzie działo, bo muszę niestety odzyskać nad nim kontrolę. Jeśli macie pomysł na kogoś, kto mógłby mi odmrozić dostęp do WordPressa, bardzo Was proszę o kontakt, czy tu w komentarzu, czy na stronie facebookowej. Nie wysyłajcie tylko maila na stronie, czy na formularzu na radosławpogoda.pl, bo niestety nie dotrze on do mnie. Ale będę bardzo wdzięczny, jeśli pozwolicie mi znaleźć kogo, pomożecie mi znaleźć kogoś, kto nad tym blogiem znowu pozwoli mi zapanować. Wtedy też równolegle i na blogu, i na kanale YouTube'owym, i na Facebooku, oprócz materiału wideo, będą pojawiały się właśnie MP3, będą pojawiały się informacje w PDF-ie, będą pojawiały się checklisty, różnego rodzaju informacje, które sprawią, że przyjmowanie tych rzeczy, którymi chcę z Wami dzielić, będzie dla Was łatwiejsze i będzie dużo skuteczniejsze. Póki co serdecznie Wam dziękuję, życzę Wam spokojnego wieczoru, słyszymy się i widzimy już za chwilę, bo ja zaraz za moment zaczynam nagrywać już pierwsze materiały dla Was, które będą publikowane w ciągu najbliższych kilku dni. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia, na razie.